35 latach mogę coś powiedzieć. Bo to wszystko było ukrywane. I to jest najgorsze wszystko. No. Jest pan w Gdańsku? Tak, jestem w Gdańsku, aż nie chce mi się wierzyć. No. Dla mnie to było otwarcie wrot wolności. To było to otwarcie, bo ludzie nie wierzyli w siebie. Ludzie byli już w desperacji byli. Co będzie? Weszłem koło księdza, żeby być. No to może i dobrze, że koło księdza jest, bo ludzie widzą. Jakiś z opaską, bo nikt z opaską nie był. Na początku nie było flag. Za pół godziny patrzę flagi, patrzę transparenty i od tego mnie tak, czy tego nie wykorzystać. Jedną z osób, która się bardzo rzucała w oczy, to był Edward Janus, który jeśli ktoś chciał dołączyć do czoła, to wyznaczał mu w jakiś sposób miejsce. Jeśli pochód się za bardzo rozciągał, trzeba było wyrównać, to wstrzymywał, nadawał tempo. No Janus był takim prawdziwym porządkowym. 1 maja 1982 roku przyjechałem do centrum Gdańska. Był już tłum na Placu Zebrań Ludowych. I nagle ten tłum zaczyna ruszać i krzyczeć spontanicznie Solidarność, Solidarność. Powszechnie się w Gdańsku mówiło, że ten pochód przekroczył 100 tysięcy ludzi. My krzyczeliśmy do zomowców, chodźcie z nami, dziś nie biją, chodźcie z nami, dziś nie biją. No musieli odebrać straszną burę z Warszawy, że dopuścili do takiego wielkiego pochodu 1 maja. Była bardzo brutalna akcja, bardzo ostra, łącznie z ostrzeliwaniem z gazu łzawiącego Bazyliki Mariackiej. Były budowane barykady, lekarze opatrywali rannych w zakrystii Bazyliki. Ludzie szli, jak się mówi, jak na wojnę. To były bardzo wielkie bitwy. ZOMO otoczyło cały kwartał. To, co wiem już z aresztu śledczego, że szukało mnie ponad 100 esbeków w całym województwie.